Dzień dobry. Jest 16 września, rano przed południem. Po trzech dniach deszczów przestało padać. Jestem w okolicy Głogówka, gdzie woda w nocy zaczęła zalewać posesje i pola. Pod wodą są zarówno uprawy kukurydzy, jak i świeżo posiane uprawy rzepaku. Przyszła taka fala, no szykowaliśmy się już od wczoraj rana, dostaliśmy powiadomienia, sztab kryzysowy wezwał wszystkich strażaków, wszystko szykowaliśmy, worki od samego rana, działaliśmy do samej nocy i przygotowaliśmy te worki, ale jednak to dużo nie dało, bo pozalewało wszystko. Przyszła taka fala, że nie dało rady utrzymać tej wody. Sytuacja no, jest bardzo niedobrze, dużo wody, zalało wszystko mieszkania, ewakuowaliśmy akurat dom dziecka z Mochowa. Woda na razie się nie podnosi, ale ma przyjść następna fala i oczekujemy na tą następną falę wody. Jak wyglądają uprawy rolne? Uprawami jest tragedia, posiane rzepaki, wszystko pozalewane, dużo hektarów tutaj na naszej gminie. Kukurydza, co stoi nieskoszona na ziarno, jest cała pod wodą. No, zobaczymy, co to będzie, kiedy wjedziemy, czy do tygodnia, czy do miesiąca, albo nawet i dłużej, nie? Na naszej gminie Głogówek są z 5 wiosek albo 6 Dzierżysławice, Racławice, Mochów, Leśni, Kierpień, no i dalej jak się ciągnie Osuboga. Przyjechałam tutaj tylko ze względu na to, żeby pomóc cioci, bo już woda wchodzi do domu, to jest po prostu straszne, co się dzieje. Powiem panu szczerze, że mieszkam 3 miejscowości obok i mamy to szczęście, że tylko do piwnicy przychodzi woda, ale to jest naprawdę, ja czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałam. Dostajemy zdjęcia od rodziny i najgorsze jest to, że nawet nie możemy im pomóc, bo nie potrafię nawet tam dojechać. Od mojego męża rodzina mieszka w okolicach Korfantowa i tam też już woda przychodzi już do domu, do majątków, na rolę, a my mamy ręce związane. Może ja do pracy, no nie potrafi. Ja jutro do pracy nie dojadę, dziecko do żłobka nie dam i nawet nie wiemy, co robić. Także współczuję wszystkim, którzy są w tej obecnej sytuacji. Jak na razie widać, no, jakoś od godziny czasu jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o poziom wody, bo jak przyjechałem tutaj godzinę, można powiedzieć wcześniej, belek ten był odkryty pod tym mostem, który spojrzeć można, a w tej chwili jest tendencja wzrostowa z tego, co widzę. Nie? Co to za rzeka? Rzeka Białka. To jest mała lokalna rzeka, że tak powiem. Nie? To nie jest z Czech wypływająca rzeka. To tutaj powiedzmy z naszego regionu, spod Białej, z tych stron tam. Nie? To jest mała rzeka. No. W tej chwili widać, że jest dosyć potężną rzeką. Nie? Gdzie ona dopływa? Ona w tej chwili dopływa, ona łączy się z rzeką Osobogą. W miejscowości Dobra, można powiedzieć. Dobra Owkowice w pewnym miejscu się łączy z rzeką Osobogą. No i później oczywiście wypływa w Pietni już w kierunku na Odrę, nie? Martwię się, bo nie wiadomo, jak jest tendencja wzrostowa, no to automatycznie tu wszystkie te tereny zalewa, nie? W których latach, pamiętam, to też było już i to było zalane i było praktycznie, już woda przechodziła przez ten beton, tu cały rejon był kiedyś zalany już, nie? W których tam latach, 70-tych, któryś latach, z tego co pamiętam. To było wszystko pozalewane, nie? Sytuacja jest tragiczna. Woda, która uderzyła, rozlała się w miejscowości Łowkowice, jest większa niż ta w 1997 roku. W związku z tym, że rzeka Osoboga jest nieprzewidywalna i wybiera, bardzo często wylewa, tak samo teraz wylała. Wynika to z faktu, że ona nie ma po drodze żadnych urządzeń ani zbiorników, które mogłyby kontrolować jej nurt. I tak naprawdę to jest taka rzeka półgórska, ponieważ ona przejmuje wody górskie, które spadają z gór. I w związku z czym ona wylewa. No, stała się tutaj tragedia, wylała w znacznej części w Łowkowicach, zalała ulicę Wiejską oraz ulicę Prudnicką. Wczoraj razem z mieszkańcami walczyliśmy prawie 24 godziny po to, żeby zapobiec najgorszemu. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, a nawet więcej, ale niestety nie udało się utrzymać tego żywiołu. Zostały zalane przepompownie, została zalana remiza OSP, została przede wszystkim zalane gospodarstwa domowe, zostały zalane domy prywatne. Woda pomału się cofa, natomiast szkody, jak widać, będą dosyć duże, a dokładne ich oszacowanie będzie możliwe dopiero po całkowitym zejściu wody. Rolnicy też ucierpieli, rozumiem, tak? Rolnicy też ucierpieli. Są ogromne rozlewiska wód na polach pomiędzy Łowkowicami, Pisarzowicami, pomiędzy Łowkowicami a Kurnicą, pomiędzy Łowkowicami a Dobrą, czyli mówiąc wprost, na okalających ich polach, w związku z czym te szkody rolnicze z pewnością nie będą małe.